Drożdże to grzyby jednokomórkowe. Dzięki swoim właściwościom wykorzystywane są w przemyśle spożywczym, m.in. piekarnictwie i piwowarstwie. Zawierają wiele cennych składników odżywczych, dlatego stosowane są także jako uzupełnienie diety zwierząt i ludzi. Dziś odwiedzamy zakład produkcyjny firmy Skotan, w którym zobaczymy m.in. jak produkowane są dodatki do pasz dla zwierząt. Zakład produkcyjny, w którym się znajdujemy, powstał w wyniku realizacji innowacyjnego projektu badawczo-rozwojowego. Projekt ten zrealizowaliśmy we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu przy wsparciu funduszy europejskich. W wyniku realizacji projektu opracowaliśmy i opatentowaliśmy technologię namnażania drożdży z gatunku jarowiary polityka, które znajdują szerokie zastosowanie w branży funkcjonalnych produktów paszowych. Drożdże to organizmy żywe, a zatem produkcja w tym wypadku polega głównie na stworzeniu im optymalnych warunków do rozwoju i namnażania. Szczepy drożdży przechowywane są w warunkach chłodniczych na płytkach Petriego. Są to drożdże jarowia lipolitica. Opanowanie tego procesu nie było łatwe, ale pozwoliło na uzyskanie unikalnych walorów odżywczych naszych drożdży oraz bogatszego składu względem innych tego typu produktów. Proces zaczynamy od wybudzenia drożdży, które znajdują się w stanie hibernacji. Przenoszone są z płytki Petriego do hodowli wytrząsanych. W ciągu 48 godzin uzyskują pełną sprawność oraz zaczynają się intensywnie namnażać. Tak przygotowany zaszczep kierowany jest do hodowli wstępnych, które prowadzone są w kolejnych trzech bioreaktorach o pojemności 20, 200 i 2000 litrów. Do każdego z nich dodawana jest coraz większa ilość pożywki. Drożdże cały czas się namnażają, a także nabierają siły do startu właściwej produkcji przemysłowej. Z każdego etapu pobierana jest próbka w celu zbadania suchej masy drożdży, pH oraz przewodności. Produkcja właściwa odbywa się w dwóch zbiornikach o objętości 18 tysięcy litrów. Trafiają tu komórki uzyskane z hodowli wstępnych. W tym etapie składniki pokarmowe dozowane są do zbiorników w sposób ciągły ze stałą prędkością. Jednocześnie ze stałą prędkością odbierane są namnożone komórki drożdżowe. Proces namnażania nabiera takiej dynamiki, że ze zbiornika odbierana jest w tym samym czasie dokładnie taka sama ilość drożdży, ile dostarcza się pożywienia. Następnie przy pomocy wirówki talerzowej namnożone drożdże separowane są do płynu zawierającego pozostałości składników pokarmowych. Tak uzyskany koncentrat drożdżowy trafia na suszarkę bębnową. W wyniku suszenia odparowywana jest woda i następuje dezaktywacja komórek drożdży. Tracą one zdolność do namnażania. Sucha biomasa po rozdrobnieniu pakowana jest do worków papierowych. Skotan zajmuje się także produkcją suplementów diety dedykowanych dla ludzi. Są to specjalistyczne preparaty na bazie olejów roślinnych, które stanowią alternatywę dla kwasów omega pochodzenia rybiego. Odwiedzamy zatem drugi z zakładów produkcyjnych firmy. Opatentowany przez Skotan SA unikalny proces produkcji zapewnia wyizolowanie najczystszej, skoncentrowanej formy kwasów tłuszczowych z grupy omega-3, omega-6 i omega-9 z kompozycji czterech olejów roślinnych. Oleju lnianego, oleju z ogórecznika, oleju z wiesiołka i oleju z pestek czarnej porzeczki. Na początku kompozycja czterech olejów trafia do mieszalnika, gdzie uzyskuje jednolitą strukturę. Sercem procesu są dwa reaktory, w których następuje przejście od kwasów tłuszczowych z grupy omega do bioestrów. Dalej na czterech separatorach odbywa się oczyszczanie grawitacyjne i mechaniczne. Bioestry oddzielane są tu od frakcji glicerynowej. Na wyparkach próżniowych odparowywany jest alkohol, dzięki czemu produkt jest w pełni bezpieczny dla dzieci. W ten sposób powstaje baza, bioester, do którego dodawane są inne surowce, w zależności od tego, który z trzech produktów jest aktualnie produkowany. Cardio, Skin czy Kids. Na koniec odbywa się rozlew do butelek z ciemnego szkła. W całym procesie produkt nie ma kontaktu z tlenem. Dopiero podczas rozlewu, ale wówczas do butelki dozowany jest także azot, który wypiera tlen. To chroni produkt przed jełczeniem.
W zakładach produkcyjnych Skotan w ciągu roku można wyprodukować około 500 ton dodatków do pasz na bazie drożdży. A sposób produkcji estrowity został opatentowany na terenie Europy. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.